Paweł Biernat, po szybkim, efektownym zwycięstwie na gali Carpathian Warriors 3. Tak widziałem wczoraj już na ważeniu. Dużo luzu było takiego, dużo takiego podejścia bardzo spokojnego do tego pojedynku i to chyba wszystko dzisiaj też było widać. Znaczy no, zawsze jestem wyluzowany. Generalnie no, to jest to, co kocham. No i nie wiem, dlaczego mam się stresować swoją pasją. Także zawsze do każdej walki, z kim bym się nie bił, podchodzę na luzie. No i to zawsze im pomaga. Tutaj dzisiaj przed wejściem do klatki słyszeliśmy, jak twoi sekundanci mówili, że zasięg, że warunki będą jakby tutaj twoim atutem, a tymczasem wszystko skończyło się w parterze zupełnie inaczej. To też taki plan był na ten pojedynek? Czy ja czuję się zarówno dobrze w stójce, jak i w parterze. Nie mam oborów nigdy walczyć w parterze, znaczy w stójce, ale jeśli ktoś idzie po obalenie, to tym bardziej nie odmawiam walki tam. No naprawdę czuję się jeszcze pewniej. Myślę, że to jest moja najmocniejsza strona. Tak dzisiaj można było zobaczyć, że w ogóle dużo mocy w tobie jest, bo ten pojedynek zaczął się bardzo mocno i bardzo szybko też mocno się skończył. Rywal za bardzo dzisiaj miał nic do powiedzenia. Codziennie ciężko trenuję, pracuję nad kondycją, także byłem pewien, że dam radę przebić, pokonać cały dystans i no, wiedziałem po prostu, że ta walka jest moja. No. Tutaj dzisiaj też troszeczkę jeszcze gdzieś tam trochę publiczności też było, trochę też kibiców, to tak bardziej motywuje czy troszeczkę stresuje? Im więcej ludzi jest na widowni, tym lepiej się czuję. Zawsze, no, jeśli mam być mistrzem świata, także nie mogę od nich uciekać. Rozumiem, że mistrzostwo świata to jest coś, do czego zmierzasz. To jest kwestia czasu. Ale rozumiem, że to amatorskie chciałbyś gdzieś tam sobie w którymś momencie zdobyć. Za kilka lat zobaczycie mnie z pasem UFC. No proszę, ambitne plany. No trzeba iść na sam szczyt. Powiedz... Rozumiem, że tak jak mówisz z pasem UFC, czyli gdzieś tam te marzenia są mocno, że tak już ukierunkowane. Ty już wiesz, co chcesz robić przez resztę swojego życia. Dokładnie tak. Codziennie jestem przekonany, że zdobędę ten pas prędzej czy później. To powiedzmy może, jak zaczęło się twoja przygoda z MMA w takim razie, dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą. Zacząłem 2 lata temu w klubie Spartaku Rzeszów, pochodzę z Bieszczadów generalnie. Przeprowadziłem się do Rzeszowa, żeby chodzić do liceum i od razu na początku pierwszej klasy zacząłem uczęszczać na treningi i z każdym treningiem kocham to coraz bardziej. Od razu tutaj, w tym samym klubie, cały czas w Spartakusie? Tak, cały czas Spartakus. To powiedzmy, kto tam z tobą trenuje, z kim się przygotowujesz do tych swoich kolejnych pojedynków? Przygotowuję się najczęściej z Kamilem Hamdanem, Fasolą, bardzo dobra mordka. I z Tomaszem Szajbą Kolcunem, który również dzisiaj walczy i nieraz z Szymonem Bajorem, zawodnikiem KSW. Także naprawdę mam wysoki poziom przygotowań. Do tej pory raczej amatorsko. To na razie jeszcze amatorskie starty. Tak, dokładnie rok temu zadebiutowałem na swojej pierwszej gali i no tamtej pory nie przegrałem jeszcze ani razu. Dzisiaj wchodziłeś, o ile dobrze słyszałem, w rytmie zespołu Motorhead do klatki. To tak dodatkowo się nakręca? Dokładnie tak. Zawsze muszę mieć jakąś ciężką, ostrą muzykę na wejście, bo inaczej nie dałbym rady. Czyli co, dzisiaj zwycięstwo? Kiedy kolejny występ, wiadomo coś? 19 listopada mam Mistrzostwa Polski, także najprawdopodobniej również skończę zwycięsko na najwyższym stopniu pudła. I prawdopodobnie jeszcze kolejna walka na początku grudnia, ale nic nie jest pewnego w tym temacie. No a potem po kolei ten pas UFC, o którym wspomniałeś. Tak, to jest stopień po stopniu, cały czas do góry. Dobra, czekamy w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.